Cześć, tu Kamil. Na poprzednich lekcjach dowiedzieliśmy się, jak kształtować umiejętność dodawania. Dziś będziemy stawiać pierwsze kroki w odejmowaniu. Skupimy się na pokazaniu zasady, którą kierujemy się odejmując. Nieistotne będzie dla nas wykonywanie trudnych obliczeń. Zakres, po którym będziemy się poruszać, nie jest przypadkowy. Wybieramy od 0 do 10. W ten sposób wszystkie obliczenia będziemy w stanie wykonać na palcach, czyli na zbiorze zastępczym, który zawsze mamy przy sobie. Naszą lekcję zaczniemy od rakiety. Ćwiczenie to pokazywaliśmy w jednym z poprzednich naszych filmów. Zaczynamy od przysiadu i odliczamy 10, 9, 8, przesuwając się ku górze, tak aby gdy dojdziemy do zera, wykonać jak najwyższy wyskok. Do następnego ćwiczenia przygotujmy sobie klocki. Opowiadamy historię, a dziecko w tym czasie manipuluje przedmiotami. Zaczynamy. Na parkingu stało 5 samochodów. Odjechały 3. Ile samochodów zostało na parkingu? Teraz powtarzamy całą historię, zadając pytania dodatkowe. Na parkingu stało 5 samochodów. Pytamy, ile samochodów stało na parkingu? Dziecko w tym czasie bierze 5 klocków. Odjechały 3 samochody. Pytamy, ile samochodów odjechało? Teraz bardzo ważny moment. Dziecko zabiera 3 klocki. Następne pytanie, ile samochodów zostało na parkingu? 2. Następna historia. Adaś miał 10 żołnierzyków, 4 oddał koledze. Ile Adasiowi zostało żołnierzyków? Ponownie powtarzamy historię i zadajemy pytania. Adaś miał 10 żołnierzyków. Ile żołnierzyków miał Adaś? Dziecko bierze 10 klocków. 4 oddał koledze. Ile oddał koledze? Dziecko zabiera 4 klocki. Ile Adasiowi zostało żołnierzyków? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Adasiowi zostało 6 żołnierzyków. Gdy już wiemy, że odejmowanie polega na zabieraniu elementów, sprawdzimy teraz, czy wyniki pozostaną takie same, gdy użyjemy innych zbiorów zastępczych. Opowiadamy kolejną historię. Babcia upiekła 8 ciastek. Dziadek zjadł 3. Ile ciastek zostało? Ponownie dziecko wykonuje wszystkie obliczenia na klockach, a my sprawdzamy poprawność ich wykonania. Babcia upiekła 8 ciastek. Dziadek zjadł 3. Jak widzimy, zostało 5 ciastek. Spróbujmy teraz wykonać te same obliczenia za pomocą naszych dłoni. Babcia upiekła 8 ciastek. Pokazujemy na palcach. Dziadek zjadł 3. Jak widzimy, zostało nam tyle samo. Teraz przećwiczmy zdobyte umiejętności za pomocą prostej gry karcianej. Kartoniki z liczbami od 0 do 10 tasuję i dzielę porówno między każdego z graczy. Każdy z graczy odkrywa pierwszą kartę. Zawodnik, który wylosował wyższą wartość, opowiada historię związaną z odejmowaniem, zaś drugi z graczy wykonuje obliczenia i podaje poprawny wynik. Na przykład, po stawie pływało 8 kaczek, 4 odleciały, ile zostało kaczek? Możemy te obliczenia wykonać na palcach. Po stawie pływało 8 kaczek, odleciały 4, zostały 4 kaczki. Dziękuję bardzo za udział w dzisiejszej lekcji i zapraszam do drugiej części. Będziemy w niej ćwiczyć odliczanie. Wprowadzimy znak minus, a pracować będziemy na wyższych zakresach. Subskrybujcie nasz kanał i odwiedźcie nas na Facebooku i Instagramie Ucz się z domu. Do zobaczenia. Cześć!